Jesteśmy na naszej sali taekwondo, która znajduje się przy ulicy Zarówie 86, tutaj przy basenie. Rozegrywane są sparingi międzyklubowe, przyjechały do nas ekipy z Warszawy, między innymi dwie ekipy, ekipa z Żyżyna w województwie lubelskim i oczywiście ekipa z Międzyrzeca Podlaskiego. I za chwilę odbędą się dwa treningi spotkaniowe, tutaj rozgrywane będą sparingi. Widzę, że ta dyscyplina sportu w Międzyrzecu Podlaskim jest silną dyscypliną sportową. Jest silną, mamy bardzo wysokie osiągnięcia, między innymi mamy mistrzów Polski, kadetów, juniorów, seniorów. W tym roku udało nam się zrobić srebrny i brązowy medal na Pucharze Świata, który odbył się w Warszawie dosyć niedawno, około 2 tygodnie temu. Dzisiaj również na sparingu obecność olimpijczyka. Tak, przyjechał do nas Piotrek Poziński, dziękuję mu za przybycie. Piotrek był olimpijczykiem, niestety nie udało się zrobić medalu, ale sam start na takiej imprezie myślę, że jest bardzo dużym wyczynem. Wyczynem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Olimpijczyk. Olimpijczyk z Rio de Janeiro 2016. Jak to było wtedy? No piękne czasy, no takie spełnienie marzeń sportowych, cel był postawiony, żeby pojechać na igrzyska, no i słowa dotrzymałem. Rio de Janeiro, Ameryka Południowa. Tak jest, Brazylia, egzotyczny kraj, aczkolwiek no nie za wiele widziałem, no bo jednak byliśmy w pracy. Ale poznałem wielu znakomitych sportowców. Zdecydowanie, no reprezentacja cała, razem wszyscy mieszkaliśmy w jednej wiosce i gdzieś tam się przecinaliśmy z tymi wszystkimi gwiazdami polskiego sportu i światowego. Jak byś opisał ten sport? Dlaczego warto w ogóle rzucić na niego okiem, a na pewno warto przyjść na któreś z zajęć i zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy? Przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby to, co robimy, żeby sprawiało przyjemność. Jeśli ktoś się odnajdzie w sportach walki, to bardzo polecam taekwondo. Dla dzieciaków super sprawa, bo rozwija wszystkie cechy motoryczne, zwłaszcza w tym wczesnym stadium rozwoju, gdzie jest bardzo ważna koordynacja ruchowa, gibkość, szybkość, no wszystkie cechy motoryczne są rozwijane, ale te są, no, są to predyspozycje, których trzeba nabyć w procesie treningu, żeby osiągać sukcesy sportowe. Dzisiaj sparing w Międzyrzecu Podlaskim. Często w tym mieście, często z tym klubem. I czy takie sparingi mają znaczenie i wpływają na rozwój zarówno ekipy, jak i osobisty danego zawodnika? No ja osobiście no to byłem tu bardzo często z racji no tam trenowania. Kiedyś wcześniejszy trener, ten mój przyjaciel Gabryś Silwoniuk, gdzieś tam razem przecinaliśmy kolega z pokoju z reprezentacji, więc gdzieś tam wspomnienia są bardzo miłe. Z racji, że drugi rok prowadzę swój klub sportowy Shogun, no to pierwszy raz zawitaliśmy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. No i oczywiście zapraszamy też i do nas, do Starych Babic na treningi. I na koniec, na czym będzie dzisiaj polegało Twoje zadanie? No ja jestem stricte szkoleniowcem dzisiaj tutaj. Przywiozłem 9 swoich zawodników i będę podpatrywał, podpowiadał. Niech wymieniają doświadczenia z kolegami, koleżankami tutaj z Międzyrzeca. Jest też Żyżyn, jest też kolega z Warszawy ze swoją ekipą, więc walczymy i rozwijamy się sportowo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Thank you.